Ranking UEFA, jak wygląda miejsce Polski na tle innych krajów, w których kluby grały w, we wtorek, w środę i w czwartek w Lidze Mistrzów. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce, przy mikrofonie Piotr Żepecki i jak co piątek wraca ta nasza dyskusja na temat rankingu UEFA, więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze miejsce rankingowe w europejskiej hierarchii, a jednocześnie takie podsumowanie tych meczów Ligi Mistrzów, jak to wygląda z naszej, polskiej perspektywy. Które kluby zapunktowały, i czy to jest scenariusz, powiedziałbym, dla nas groźny? Czy to jest dobra informacja, że na przykład wygrał Celtic, jak też wygląda to z perspektywy innych klubów? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Natomiast zanim w to wszystko wejdziemy, wgłębimy się w ten klimat rankingów. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do kciuku w górze pod filmem, ale przede wszystkim do subskrypcji kanału. Moi drodzy, pamiętajcie, czerwony guzik na dole. Koniecznie w to kliknijcie, bądźcie razem ze mną i twórzmy tę wspaniałą, fantastyczną społeczność. Natomiast teraz patrzymy w kierunku rankingu i żeby sobie pewne rzeczy, no tak Będziemy z marszu utrwalić i przypomnieć. Dwa słowa na temat tego, o co tak naprawdę walczymy, a więc o co chodzi w tym rankingu UEFA. Obecnie, tak jak widzicie na grafice, zajmujemy lokatę 18. Zaznaczyłem specjalnie nas na kolor czerwony, żeby sobie gdzieś to wszystko wyróżnić. Przed nami, jak widzicie, jest Szkocja, Dania, a jeszcze wcześniej Grecja, Szwajcaria i Izrael. I te trzy kraje, umieściłem też specjalnie pięć dywizji przed nami, pięć za nami, natomiast te trzy kraje zaznaczone na żółto a więc pozycja 13, 14 i 15 no to też są właśnie wyróżnione z uwagi na to, że my walczymy, żeby znaleźć się w tej 15, która będzie nam gwarantowała dwa kluby grające w eliminacjach Ligi Mistrzów, a łącznie to jest 5 ekip, które będą grały w eliminacjach europejskich pucharów. To jakby dotyczy sezonu 26-27, a więc jeżeli na przykład w tym sezonie uda nam się tak dobrze punktować, że awansujemy na tę lokatę 15, albo 14, ale jeżeli będziemy pierwsze pierwszej 15, no to wówczas będziemy mieć 5 klubów, które będą grały w Europie, a przede wszystkim dwa, które będą grały w eliminacjach Ligi Mistrzów to, co jednak jest bardzo istotne z perspektywy rankingu, to to, jak zapunktowali nasi rywale w tych meczach Ligi Mistrzów. A więc jeszcze raz patrzymy na tę grafikę, którą przygotowałem. I tutaj widzicie, jak na dłoni, że Szkocji zapunktowali, bo to jest 4 punkty rankingowe. Swój mecz grał w Celtic, widzę, Mistrzów, pokonał Wysokosłową Bratysławę. Natomiast też zapunktowali tutaj Ukraińcy. Jak widzicie w tej chwili, pozycja 21. Właśnie Ukrainy i tutaj plus 0,2 punktu. Będę to teraz tak co tydzień umieszczał, więc ostatnia kolumna ten tydzień, żebyśmy sobie nabrać. Bieżąco sprawdzali, jak to wygląda, kto tutaj zdobywa regularnie punkty no i też trzymamy się czym martwić. Natomiast też dwa słowa na temat zasad punktowania, bo kilka osób mnie to pytało, jak to wygląda, jeżeli chodzi już o samą fazę ligową, bo tutaj są pewne różnice z względem tego co pamiętam z tych rund eliminacyjnych. Przede wszystkim cały czas patrzymy przede wszystkim na to, ile klubów grało w eliminacjach, czyli na przykład zaczniemy sobie od Szkocji, bo wydaje mi się, że lepiej pracować na żywym organizmie i dać wam Szkocję jako przykład. Tutaj w mieli pięć klubów w eliminacjach, 3 finalnie Awansowało do fazy ligowych, natomiast jeżeli chodzi o eliminację, to było 5 klubów. I tutaj dzielimy jakby sobie jeden punkt, który no, teoretycznie można maksymalnie uzyskać w jednej kolejce przez liczbę klubów, które rozpoczęły eliminację. A więc tutaj mówimy o Szkocji, więc to jest 5 klubów, czyli maksymalnie za wygraną jeden klub może zainkasować 0,2. Natomiast jeżeli chodzi o fazę ligową, mnożymy to razy 2, więc tutaj mówimy o wygranej z perspektywy Szkotów jako 0,4 punktu. Natomiast Remis w cudzysłowie waży 0,2. I podobna historia jest z kadrą Tutaj, Ukrainy, jeżeli chodzi o Ligę Ukraińską, gdyż Szachtar, tak jak powiedziałem wcześniej, zremisował obezmorkowo z Bolonią i tutaj remis tej ekipy oznaczał właśnie 0,2 punktu, gdyż podobnie jak Szkoci, Ukraińcy mieli 5 klubów w eliminacjach. Dwa słowa na temat tylko naszej polskiej sytuacji. My, ponieważ mieliśmy cztery kluby w eliminacjach, Wisła Kraków, się Wrocław, one jakby odpadły w tych rundach eliminacyjnych, natomiast dalej awansowała Legia, także Jagielonia. My te punkty dzielimy na cztery, a więc wygrana w tych rundach eliminacyjnych oznaczała 0,25, jeżeli chodzi o fazę ligową. Czyli na przykład, jeżeli Legia bądź Jagielonia wygra swój mecz w fazie ligowej, lig konferencji, to zarobi dla Polski 0,5 punktu. Tyle jeżeli chodzi o suchą teorię, a teraz popatrzmy sobie, jak to wyglądało dokładnie, jeżeli chodzi o te mecze Ligi Mistrzów na wtorek, środek i czwartek z naszej polskiej perspektywy. A więc kto grał, kto nas mocno interesuje. Tak to wyglądało, mam nadzieję, że ta grafika jest miarczytelna. miarę czytelna. Przejdźmy sobie od wtorku, a więc mecz Bayernu z Dinamem Zagrzeb. Te kluby, które nas szczególnie interesują, są zaznaczone na kolor czerwony, a my tutaj mówimy o rywalizacji Dynamo z Bayernem porażka mistrza Chorwacji, a więc Dywizji 19, no i też oczywiście tutaj z boku, ta kolumna po prawej stronie. Chorwaci nic nie zarobili, natomiast jeżeli chodzi o mecz kolejny, a więc wtorek Young Boys to jest przecież mistrz Szwajcarii, która jest 14 w rankingu e, ta ekipa przegrała z Aston Villą Matego Kasza, Polak oczywiście był kondyzowany i był poza kadrą, natomiast to też jest wynik dla nas absolutnie dobry, gdyż Anglia jest hen, -hen przed nami, no myślę, że to nie mamy prawa w ogóle marzyć, żeby ich prześcignąć, natomiast to co jest interesujące to jest zwycięstwo z party Pragi z Salzburgiem, a więc e, kraj, który jest 9 w tym rankingu UEFA, a więc Czechy, e, wygrał z 12 Austrią i tutaj z parta po tej wygranej i sprawia, że Czesi dopisują sobie 0,4 punktu, to umieściłem w, na tej grafice, podobnie zresztą w przypadku Celtiku Glesgo, który wysoko wygrał ze Słowanem brat Słowa, no i tu z jednej strony mówimy, możemy powiedzieć, że dobrze się dzieje, gdyż Szkoci punktują, ale z drugiej strony też to są nasi rywale, którzy są tuż przed nami, ale z kolei Słowan nie zyskał punktów, a przecież Słowacja jest 22, więc wydaje mi się, że teoretycznie najlepiej by było, gdyby tutaj padł wynik remisowy, natomiast no, wśród tych wszystkich meczów to jest właściwie taki jedyny niefortunny Wynik z naszej perspektywy, więc myślę, że i tak nie jest tak źle, jeżeli chodzi o te mecze Ligi Mistrzów we wtorek, w środę i w czwartek. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne spotkania, a więc mecze czwartkowe, to jest porażka Cweny z Wezdy, a więc mistrza Serbik. Serbia jest w tym rankingu 20. Porażka z Benfiku, a więc wynik dla nas absolutnie dobry. No i na samym końcu Brest, który inauguruje gdzieś w Lidze Mistrzów, bo to jest pierwszy mecz tego klubu w ogóle w Europie. Wygrana ze szturmem Gras z klubem, który jest przecież z Austrii, a więc 12-lokata. No i tutaj się to jest dla nas absolutnie dobra informacja, więc wydaje mi się, że tutaj wśród tych wszystkich wyników no możemy się uśmiechnąć, bo z naszej polskiej perspektywy no dzieje się dobrze z uwagi na to, że nasi główni konkurenci w tych meczach Ligi Mistrzów nie zapunktowali. Dyskutujemy na temat Ligi Mistrzów, a więc tych meczów pierwszej kolejki wtorek, środa i czwartek, natomiast za tydzień już kolejne rozgrywki, a więc starty Ligi Europy. Natomiast jeżeli chodzi o polskie wątki, jeżeli chodzi o polskie kluby w Europie, no to musimy czekać jeszcze kolejny tydzień, a więc za równo dwa tygodnie startuje Liga Konferencji i te mecze Legi Warszawa, a także Gieloni-Bewystoki. I żeby sobie przybliżyć pewne historie, najpierw spójrzmy w kierunku takiego terminarza ramowego, a więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o piłkarską jesień w Europie, kiedy to się wszystko zaczyna i kiedy to się wszystko kończy. Jak w tej chwili widzicie, napisałem właśnie, termina szramowy, a więc Liga Mistrzów rozpoczęła się 17 września, pamiętam doskonale. E, pierwsze trzy dni, a więc te dni z Champions League. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, tak jak powiedziałem wcześniej, za tydzień to wszystko startuje, a więc 25 dzień września do 30 stycznia, no i na sam koniec Liga konferencji, więc to, co nas najmocniej interesuje, początek października, a kończymy to wszystko jeszcze w tym roku kalendarzowym, no i będziemy emocjonować się tymi meczami Legia a także Geloni. Ważna tylko tutaj różnica, i gdzieś warto to podkreślić, że w odróżnieniu od Ligi Mistrzów, mecze Ligi Konferencji wyglądają trochę inaczej, to znaczy, czy jest sześć kolejek w tej całej fazie ligowej no i też błyskawicznie myślę, że można sprawdzić jak to wygląda jeżeli chodzi o terminarz Mistrza Polski a więc plany Jagiellonii i Bełystok w Europie i też od razu plany Legii Warszawa żeby w tym wszystkim się absolutnie nie pogubić no i też żeby sobie sprawdzić jak to wygląda jeżeli chodzi o rywali z kim dokładnie gramy i jakie jest miejsce rankingowe danego kraju z którym przyjdzie rywalizować Jagiellonia także Legii Warszawa jak w tej chwili widzicie zaczniemy sobie od planów Mistrza Polski najpierw to jest Jagiellonii i a więc mecz wyjazdowy z Kopenhagą Dania jest na 16 miejscu jeżeli chodzi o ranking UEFA potem jest Petrokup, klub z Mołdawii, to jest 31. lokata, dalej norweskie Molde, 11. miejsce, później Celje, Mlada Bolesław i Olimpia Lubiana, więc odpowiednio to są konfrontacje z ekipami ze Słowenii, z Czech, a także znów ze Słowenii. Tak wygląda terminarz Jagielloń-Białystok, myślę, że no tutaj wejdziemy głębiej w ten klimat, kto tutaj będzie faworytem, jak to dokładnie będzie wyglądało tuż przed samymi meczami, także możecie się spodziewać takich materiałów zapowiedziowych na moim kanale. A teraz patrzymy w kierunku stolicy Polski, jak wyglądają plany, Legionistów, jak w tej chwili widzicie, najpierw to jest bardzo prestiżowa konfrontacja z Realem Betis, a więc Liga Hiszpańska i to jest trzecie miejsce rankingowe UEFA. Później to jest Baczka Topola, Dynamo Mińsk, Omonia Nikozja, Szwajcarskie Lugano i na samym końcu wycieczka do Szwecji. Konfrontacja z Djurgarden. no poza Realem Betis i Lugano, to są same konfrontacje z tymi krajami, które są za Polską, więc teoretycznie tutaj Legia powinna być faworytem. Natomiast jak to się mówi, boisko zweryfikuje i pokaże, gdyż tam rzeczy w Europie no już nam pokazały, że są bardzo intensywne i ciężkie. No i jestem ciekaw, jak tutaj poradzi sobie, Bełystok, a także Legia Warszawa. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ranking UEFA, więc słówka na temat tych meczów Ligi Mistrzów znaczy polskiej perspektywy, więc też no, dowiemy się po tych meczach Ligi Europa, więc za tydzień kolejny materiał już po tych meczach Ligi Europy. Natomiast no, to, co nas w tym najbardziej interesuje, no, to jak wypadną polskie ekipy, a więc jeszcze za kolejny tydzień, po tych meczach i Bełystok, a także legi Warszawa wówczas przyjdzie czas na takie dogłębne podsumowanie no i też prognozy tego, jak to może wyglądać. Raz jeszcze przypominam, my walczymy o pozycję 15 minimum, żeby nasze że polskie kluby miały większe szanse by awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Raz jeszcze powiem, 15 oznacza, że dwa polskie kluby grają w eliminacji Ligi Mistrzów, natomiast łącznie mamy pięć ekip, które będą grały w Europie. Oczywiście to są gdzieś marzenia i takie plany na przyszłość, natomiast myślę, że tutaj marzenia są całkiem realne, patrząc na prognozę i to jak regularnie my punktujemy w tych ostatnich latach. No, pamiętam chociażby fantastyczny wynik Legii Warszawa przed rokiem, też Raków nieźle zapunktował, natomiast teraz liczymy, że tutaj Legia także jak pokaże klasę i też będzie regularnie zdobywała punkty kanału 365, dni. Piłcy, wielkie dzięki za dzisiaj, materiał rankingowy UEFA, dajcie znać koniecznie, czy taki forum Wam się podoba i co chcielibyście ewentualnie usłyszeć więcej w tego typu filmach, bo też jestem otwarty na dyskusję i cały czas staram się rozszerzać gdzieś tę tematykę rankingu a Na samym końcu zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie koniecznie kciuk w górze pod filmem, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.